No witam serdecznie, moi drodzy. Kolejny odcinek ze Stranded. Czas rozpocząć. Tak jest, moi drodzy. Oczywiście nie mogę zapomnieć. Dziękuję bardzo wam za wasze łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Pamiętajcie, że łapeczki, jak i komentarze pomagają mi w budowaniu zasięgów. Tak jest, żeby więcej ludków widziało, co Javor odstawia u siebie na kanale. Także nie krępujcie się. Wszystkie biorę na klatę. Dobrze, moi drodzy. Co my to ostatnio? Ostatnio były robaczki, tak jest, dokładnie. Ostatnio były robaczki, robaczki zrobiły mi najazd. W rewanżu ja zrobiłem najazd modliszką i na razie jest 1-1. Co prawda, słusznie zauważyliście w komentarzach, że powinienem zadbać o zapasy żywności. Tak jest, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ przyjdzie zima, właściwie nie wiem kiedy, bo to jako tako nie jest oznaczone. Nie wiem, ile dni trwa jedna pora roku. Więc no, lodówka jest, super, ale pola uprawne, właśnie, uprawy jadalne. Ja co prawda zrobiłem dyniomelon, czy ja zrobiłem, tak, dyniomelony mam tutaj, mogę jeszcze błyskoczapnik, ja bym chciał błyskoczapnik, no właściwie kompletnie mi nie zaszkodzi to, jeśli sobie zrobię kolejne pole, bo dlaczego by nie? Roślinki jak najbardziej rosnąć sobie mogą. Myślę, poprawię sobie jeszcze jedną rzecz. Zrobię jeszcze jedno poletko dyniomelonów. O, a może je zrobimy tutaj, bo czemu by nie? Tu sobie to machniemy, proszę bardzo, niech sobie to rośnie. Wspaniale. Na razie mamy brak badań, ale tu się na chwilę muszę powstrzymać, bo nie mogę tak galopować. Bo ja wiem, to wszystko na początku rozgrywki zawsze, wszystko jest mega fascynujące. Jest tego dużo, ale ja muszę tutaj to zaplanować. To musi grać tutaj wszystko tak jak trzeba. Dobra, właśnie, jeszcze jedna sprawa. Dzięki za komentarz odnośnie wielkości kwater. Kwater tych naszych, tej mojej brygady, tak jest, członków brygady. Ja zrobiłem 3x4. Ale piszecie mi, że 4x5, to wtedy oni są mega happy. No, szczerze powiedziawszy, ja bardzo chętnie to sprawdzę. Czy faktycznie to tak działa? Bo jeśli tak, no to oczywiście, no wiecie, ja bardzo chętnie moim ludkom zapewnię jak największy komfort. 4x5, proszę bardzo, jest chatka 4x5, tu jej zrobimy... O, proszę bardzo, nawet nie trzeba schodów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ja już mogę zaplanować... posadzkę na przykład, tak, żeby moje człowieki tam się nie czuły jak jaskiniowcy. Czy ja mogę parkiecik już machnąć? Chyba muszę... A nie, mogę. No tak jest, mogę już to ogarnąć. No super, fantastycznie. Dobra, cała moja brygada, wspaniale, znaczy cała, czwórka. Z tego co widzę, czwóreczka tutaj sobie sadzi. Bardzo mi się to podoba i kolejna sprawa, nad którą powinienem się skupić, to to, w czym moje ziomy są dobre, jakie w ogóle mają cechy. Bo ja mam w ogóle dwie wegetarianki i słusznie zauważyliście, że ja wegetariankę posłałem do ćwiartowania mięsa. Nie wiem, czy jej z tego powodu jest smutno, czy ona się robi jakaś obrażona, bardziej smutna, czy cokolwiek innego. Vanessa nic nie robi. Dlaczego Vanessa nic nie robi? Trudno powiedzieć, dlaczego ona nic nie robi. Czekajcie, to jest tak. To jest dymkowiec. Tu mamy grzybki. Drzewa, właśnie. Jak ona nic nie robi, to niech ona się zajmie faktycznie czymś. Gdzie mamy... O, wiem, ja się chciałem tych drzew tutaj pozbyć. Tu mam bardzo fajne miejsce. To mnie tutaj naturalnie chroni. Wydaje mi się, że robaki chyba tędy nie przejdą. Co prawda nie jestem do końca pewny tego przesmyku tutaj. Czy robaczki byłyby w stanie przejść, w ogóle jakiekolwiek napastnicy. Ponieważ zauważyłem w ogóle tak, no hello, zakładka obrona. Ja tu mogę jakieś umocnienia w ogóle robić. Jest na przykład mięsna przynęta. Tak, mięsna przynęta. Stojak z gnijącym mięsem, który wabi agresywne zwierzęta. Nie wiem, czy to działa na zasadzie, że jak te zwierzaki mnie najeżdżają, to one najpierw atakują tą mięsną przynętę, czy to działa po prostu na zwierzaki w ogóle je zwabia. Wiecie, o co chodzi. To warto byłoby w przyszłości przetestować, ale zauważyłem, że jest tu coś takiego jak wieża. Tak jest, wieża, dobra rzecz. Jak sama nazwa tutaj, proszę was, nazwa, opis. Zwerbowani rozbitkowie mogą dzięki niej strzelać z nadumocnień i płotów. Tak jest, ponieważ ja mogę sobie machnąć palisadę. Właśnie, i dlatego powinienem ściąć jak najwięcej drzew,
i przy okazji posadzić sobie jakieś pole, tak? Żeby w pewnym momencie się nie okazało, że ja nie mam drewna i te moje rozbitki, o właśnie, to jest dobra nazwa, rozbitkowie. Co prawda wy się tu nie rozbiliście, bo to w pierwszym scenariuszu są rozbitkowie, tutaj mamy ekipę specjalnie tutaj wysłaną, tak jest, do zbudowania właśnie tego nadajnika. Mi się tu coś w produkcji... Beczka do fermentacji, o właśnie, beczka do fermentacji. Ja bardzo bym poprosił taką beczułkę, może nawet myślę nie jedną. Postawimy sobie, myślę, ze dwie takie beczułki. Zobaczymy, do czego ona się nam może przydać. Rozumiem, że mogę warzywka. Warzywka będę mógł sobie tutaj ukisić, tak jest, bo wynalazłem, odkryłem, jak zwał, tak zwał. Kiszenie właśnie, kiszenie warzyw. Tak, czyli kiszeniaczki, jakieś dobre ogóraski, czy tutaj inne dyniomelony, czy jak to się tam nazywało, będę mógł kisić i one będą miały dłuższą trwałość. Właśnie, bo ja bym nie chciał, żeby mi się tu jedzonko psuło. Tym bardziej, co prawda, lodówka jest, więc jest ok. Jak u mnie w ogóle wygląda produkcja energii? Produkcja 4, zużycie 18. Aha, czyli teraz... agresywne zwierzęta. Jezu, młody krzykacz. O kurde, panie. No, oj, 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 panie złoty, no to tutaj widzę, będzie grubo. Dobrze, że moi rozbitkowie, nie, dalej nie, moja brygada, moi koloniści, no też nie do końca, bo to nie koloniści. Moja brygada, to jednak jest moja brygada. O, dobrze, że oni są uzbrojeni, właśnie, to jest ważna rzecz, dobrze, że oni są uzbrojeni. Czekajcie, bo oni śpią, to może troszkę czas tutaj przyspieszymy teraz. A tego jeszcze, właśnie, tego jeszcze nie zbudowali, nie wiedzieć dlaczego. Szkoda, że nie ma jakiegoś odliczania, ile godzin na przykład jest do ataku. W sumie, bo te zwierzaki są tutaj dość blisko. I w ogóle czekaj, co to jest? Agresywny, wzdęty owad. No okej. Czy ten grubasek tutaj? On ogólnie nie jest nigdy agresywny, ale widzę, że tym razem jednak postanowił być agresywny. No dobrze, tylko bardziej, kurczę, niestety bardziej mnie tutaj... bardziej mi się nie podoba to, że tu jest tyle tych krzykaczy. O właśnie, bo z tego co pamiętam, to one były dość twarde. Chodźcie, ziomki, wszyscy stańcie sobie tutaj, bo ja rozumiem, że atak będzie tak. Nadchodzi stąd, tu sobie idą krzykacze. No ja rozumiem, ja kurczę, mogłem ich ustawić wcześniej tutaj. Podejdźcie bliżej. A w sumie chociaż nawet nie aż tak blisko, bo widzę, że te małe krzykacze zaraz się tutaj pojawią. I ja wam właśnie... Odeprzyj napastników, to jest ważne. Żebyście wy mi nie uciekali w razie czego. Odpierajcie, odpierajcie, o ty też, odpieraj. O, dobra, snajperka ruszyła. Pierwszy strzał ze snajpery. Vanessa osiąga walka 1, no spoko. W ogóle super, że w ogóle. Dobra, proszę się, dlaczego ty się nie odpalasz? Aha, już wiem czemu ty się nie odpalasz, dobra. No, widzę, że tu, no, strafienie może być ciężko, a ich tu jest dość sporo. Ogłuszenie, bardzo fajnie, że to ogłuszenie działa, bo widzę, że część została powstrzymana. Nie jest źle, ale właśnie, gorzej będzie tutaj. Czekaj, bo ty mi tu nie krwawienie nie zagraża życiu. Dobrze, dobrze, że nie zagraża, to się bardzo cieszę. Ty stara, atakuj tego z łaski swojej. Bo ta drobnica to jest drobnica, ale my się pozbędziemy najpierw tego dużego krzykacza. Dobra, ten padł, jest jeden tu. Stara, strzelaj. Dobra, tego gościa mamy z głowy. Tego pana poproszę zdjąć. O, one shot, bardzo ładnie. Jeszcze jedno zwierzę zostało, tylko gdzie ono jest? Ten w ogóle, on zabłądził, przepraszam bardzo. Halo, chodźcie. Bo widzę, że jego będzie trzeba chyba tutaj przywitać. A co my tu mamy? Tu są jakieś szczątki, kurde, ja muszę właśnie, ja te szczątki muszę zacząć przeszukiwać. Gdzie jest zwierzaczek? Gdzie ty w ogóle odeszłeś, przepraszam bardzo? Aha, czyli tyle w temacie jakby, tak? No dobra, okej, okay, odwołaj, wróćcie do tego, co mieliście robić. Czy leczenie odbywa się... A, tak, automatycznie, czeka na leczenie. Ryzyko załamania, Vanessa, nie załamuj się, dziewczyno. Aha, bo ty jesteś głodna, to pewnie to dlatego. Wy sobie tu zaczekacie na leczenie. Wam tu przyspieszymy, wy idźcie, zjedzcie coś, właśnie, to jest dość ważne. Tu musimy, o, poćwiartować to wszystko, pewnie, że tak. Tego dużego cwaniaka też. Ciebie, mój drogi, w ogóle poobserwujemy, bo ciebie trzeba zbadać. Tak, 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 jak najbardziej.
Już Vanessa osiąga poziom, to już mieliśmy. Choroba. A co to się stanęło? Na co? Infekcja. Panie, ale my nie mamy antybiotyków chyba, nie? O kurde, no to dość ciężko. O, beczki. Beczki mamy gotowe. Co ja mogę fermentować? Pikowane warzywa. Piklowane warzywa. Grupa zawiera, no okej. Okay. Aha, czyli z grzybków, z dyni i z jakichś dwóch jeszcze innych warzywek mógłbym sobie ogarniać właśnie te kiszone mięsko. Vincent osiąga poziom budowania 4. Dobrze, Vincent, stary, dobrze, to mi się podoba. No tak, bo przecież ja buduję, no, hello, ogarnij się. Ryzyko załamania Vanessa. Dziewczyno, dlaczego ty jesteś taka strasznie, strasznie smutna, ty mi powiedz, co się stanęło? Wypalenie, zawsze jest coś do zrobienia, muszę odpocząć, zająć się myśli, odwrócić uwagę od trudów codzienności, mało atrakcji, przemoczenie, senność, frustracja z powodu Samantha. No dobra, no to jedyne co mogę póki co ogarnąć, to na pewno senność. Chociaż ja mam jakąś rekreację. Właśnie. Grzybna pochodnia jest w ogóle, kurde, obiektem rekreacyjnym. No dobrze, okej. Ale póki co, to co najwyżej mogę zrobić, strzelanie do celu. Gdzie my sobie postawimy strzelnicę? A może tutaj? Dlaczego by nie? A postawimy sobie, myślę, ze 3 takie pachołki. Tak. Zasoby wkrótce zginą. Dlaczego? Dlaczego zapytuję się ja? Czy ja mogę w jakiś sposób przenieść te zasoby? Utrzymaj puste, nie. Na przykład kliknę prawym. A, czekaj, mogę. Dobra, czyli mogę. Samantha, te... Nie, to by nie było aż tak smutno. Czy ty możesz wyrzuć jedzenie, wyposaż? A daj wyrzuć jedzenie. Czy ty je zaniesiesz do lodówki? Jezu, nie, no poważnie? Kurde, czekajcie, no bo to bym bardzo chętnie jednak ogarnął, żeby... Ale nie, dobra, widzę, okej, teraz to zauważyłem, że jednak jedzonko zostało tu zaniesione. No dobrze, okej, teraz to zagrało, tak jak trzeba. Czekajcie, bo tu się w ogóle burza z piorunami zaczęła. O, jest domek. Czekaj, Vanessa, bo ty się czujesz w ogóle tutaj, że ci jest straszny smutek. Współdzielone. Aha, no dobra, współdzielone. Nie. Czekaj, rozmontuj, właśnie. Tego tu nie potrzebujemy. Rozmontuj. To również też. Bo tego tutaj nie potrzebujemy. Ty, dziewczyno, czy ty jesteś dalej senna? Ja bym zrobił tak. Przenoszenie. Przeniesiemy to tutaj. Ty właściwie nic nie robisz. Przenieś łóżko. I Vanessę tam usadowimy. I zobaczymy, jestem ciekaw, czy faktycznie będzie większy boost do zadowolenia. Tak jest, do przyjemności i zmartwienia. Tak. O, widzę, że już tam... O kurde, już tam strzelają. Dobra. Vanessa, którą mamy godzinę? Jest 23, dziewczyno. Aha, ty się relaksujesz teraz. Tak jest, bo ja wam w harmonogramie ustawiłem relaks od 21 do 23. Stara, idź tutaj. Śpi w łóżku tu. Tak. Tu śpi. W trakcie ćwiczenia strzeleckie odbyto mi miły spacer. Zrelaksowano się na siedząco. Zmęczenie, jest ciemno. Aha, jeszcze głodna jest do tego wszystkiego. O proszę, przestronna sypialnia plus 16. Jezu, już zniszczyli ten obiekt. O kurde, no nieźle. Spano w przestronnej sypialni. No kurczę, dobrze, plus 18. No, to nie powiem, to jak najbardziej widzę, że tu będzie trzeba poprawić. I mebelki, tak jest, też mi o tym oczywiście pisaliście, że mebelki to ważna rzecz. Czy na przykład wystarczy, że ja bym stół postawił, na przykład taki mały stoliczek tutaj, o. Do niego na przykład dostawił takie krzesełko kulturalne. Czy to coś zmieni? W sumie niekoniecznie to był dobry pomysł, że ja to robię teraz, jak ona tutaj śpi. Tak, dobra, to zostało usunięte. Czyli te kwaterki będzie trzeba przebudować. No stara, jak jesteś potwornie głodna, to poszłabyś coś zjeść, wiesz? Wydaje mi się, że już byłabyś wystarczająco wyspana. Zjedz zupę jarzynową, oczywiście.
Wstań sobie, idź, idź, bo ja widzę, że ja ci muszę wskazać w ogóle kierunek twojego życia. I tak, co ja chciałem sprawdzić? Ja chciałem sprawdzić, czy ja tu mam jeszcze jakieś jedzenie, które powinienem stąd zabrać, które może się zepsuć. Jak to wygląda, racje kryzysowe? Pod dachem nie psują się, fantastycznie. Leki również. O kurde, ja apteczkę mogę rozmontować na 42 aha, 42 apteczki na 42 bandaże oraz 42 antybiotyki. Taki bajer, czyli antybiotyki byłbym w stanie tutaj uzyskać. A czy, przepraszam bardzo, czy ja mogę jakieś badanko w tym kierunku zrobić? Bo tu widziałem, jest apteczka. Znajdź produkt lub znajdź lub produkuj bandaże. Paulet osiąga poziom sprawność, dobrze. Czy ja bym coś tutaj, zamrażarka. O, i to jest dobre. Zamrażarkę to byśmy chcieli, oczywiście, że tak. Ja muszę się zająć takimi rzeczami. Jak mój akumulator w ogóle? Odkrycie. Polujący truchlik. A, okej, okay. Czyli ten spuchnięty owad to truchlik. Dobrze czytam, truchlik, tak się nazywasz? Truchlik, tak jest. Pewnie od tego, że sobie truchta. Jak tu mamy? Status plus 2. Aha, czyli teraz bardzo wieje, więc jest okej. Okay. To ja myślę... jakaś nowa rekreacja. A, posągi. Tak jest, posągi się pojawiły. Tym się zajmiemy. Oczywiście posągami jak najbardziej się też zajmiemy, ale ja bym sobie... Czy stać mnie na turbinkę? Tak, stać mnie na turbinkę. Ja myślę, że sobie jeszcze jedną tutaj machniemy. A niech będzie, niech stoi tutaj. I teraz właśnie, teraz jest wyczerpywanie... z akumulatora, a widzę, że jest coraz mniej energii w akumulatorze. Ty dostarczasz zaledwie 4, bo wieje bardzo, bardzo słabo. Okej, okay. Ty patrzcie, jak Vanessie w ogóle zadowolenie wystrzeliło z panów przez stronę sypialni. No i kurde, Waffle to zrobiło robotę, dobrze. Ciekawe, czy gdybym zrobił jeszcze większą sypialnię. To jest 5x4. Te, które robiłem, były 3x4. No, ciekawe, ciekawe. O, chociaż to nawet jest do zrobienia. Oczywiście, że tak. Przecież ja mogę się pozbyć. Właśnie, ja się mogę pozbyć tych ścian. Ja bym się chciał jednej ściany pozbyć, tak? Żeby... To będzie wtedy... spora bardzo kwaterka. Raz, dwa, trzy, 6x4. 6x4? Dobrze mówię? 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4. 6x4. Czyli właściwie tylko o jeden większa niż ta? No tak. Okej, okej, dobra. Jednak nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że to będzie jakieś okrutnie większe. Okej, okay, mój błąd. Co tu mamy? Dobra, to sobie damy do wydobycia. O, kurde, czekaj, bo wy już zaczynacie zbiory. Zbiory dyniuszków. Kurde, teraz dopiero zauważyłem, jakie ja mam ilości tutaj surowiny. Czy całe jedzenie, właśnie, moje pytanie jest takie, czy całe jedzonko trafia tutaj? Trafia tutaj, dobra, okej, to jest jakby dla was priorytet. Ciężka fala upałów. Wspaniale, że sobie zrobiłem tą lodówkę. Bardzo dobrze. Podoba mi się to rozwiązanie. W odniesieniu na przykład do Rimworlda, w którym robiliśmy, było trzeba zrobić klimatyzowane pomieszczenie. Nie było czegoś takiego jak lodówki. Nie wiem, może wprowadzili, dawno już nie grałem, ale wiem, że czegoś takiego jak lodówka nie było. Było trzeba zrobić po prostu pomieszczenie, do którego podłączało się klimatyzator i schładzało się to pomieszczenie, żeby żywność tam pozostawiona była właśnie schłodzona, czy też zamarznięta. Ale każde otwarcie drzwi powodowało właśnie wpuszczanie ciepłego powietrza. No to było takie troszkę upierdliwe. Czekajcie, bo ja widzę, że tu straszna bezczynność się wkradła. A ja na przykład nie odkryto jeszcze pożywienia do oswajania. O kurde. Właśnie, ja sobie myślałem, że sobie pooswajam, ale jednak sobie nie pooswajam. Jeszcze jest mega gorąco. Czekaj, właśnie. To sobie zbierzemy, bo nie wiem, co mi się odblokuje, gdy zbiorę. To się nazywało krzemokrzew, tak jest, bo tutaj będziemy mieli krzemień. Tu jest jakiś opis krzemieniu, krzemienia, krzemieniów. Nie wiem, zbierzemy sobie, oczywiście, poproszę. Czym są, czym wy jesteście? Specyficzny krzew, obserwuj. Oczywiście proszę poobserwować. Nowy zasób krzem. Czy coś mi to daje? Chyba nie. Udar cieplny, o stara, przegrzałaś się.
Jaką mamy temperaturę? 37 stopni na zewnątrz. Tolerancja cieplna poniżej 31. No, to jest trochę grubo. Jak ja bym ci to... Czekaj, tolerancja zimna, tolerancja cieplna 2 stopnie. Bo ty masz, co tu masz? Koszula z lekkiego materiału, lekka kurtka. Czy ty możesz to na przykład... O, jak ja ci zrobię brak polet, to ty masz co teraz? Masz do 33 stopni. No, szału nie ma. Szału nie ma. 37 to na przykład tak, trampki bez zmian ciepło. Tolerancja ciepła zmniejsza się, jak zrzucisz spodnie o 5 stopni. Sprawdźmy to. Teraz masz tolerancję cieplną 33 stopnie. Brak. Teraz masz 38. O proszę! I już nie powinno być tutaj udarów. Stara, chyba. Mam nadzieję, że się nie, w ogóle nie pogniewasz. Że obniżony nastrój, no okej, ja rozumiem. Jest ciemno, brak relaksu, senność, gniew, mało atrakcji, brak ubrania. O, ja cię przepraszam bardzo, no. Stara, no takie życie. Dobra, zaraz wrócimy z tymi spodniami, żebyś tak nie ganiała, bidna ty. Czekaj, ja muszę znaleźć te gacie, gdzie ty je w ogóle dałaś. Wyposaż. Jezu, ocieplane spodnie, nie. A są, przepraszam bardzo, jakieś spodnie nieocieplane? Halo, co ja tu mam w ogóle za spodnie? Kosmiczne spodnie. Czekajcie, 3 do 6. O, te by były dobre. Syntetyczne leginsy. Wyposaż w syntetyczne leginsy. I pokaż mi. Czekajcie, gdzie był ten status z temperaturą? Tutaj. Tolerancja cieplna 38, coś się zmieni. Kompletnie w ogóle ani pół. Wspaniale, dobrze. Więc tak też zostanie, moi drodzy. Na razie jest ok. Co mamy? 22, czyli wy się teraz relaksujecie, moi drodzy. Urządzenia bez zasilania. O nie, 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 nie. Tak to my się nie będziemy bawić. Jak to się stanęło? Czy ja mogę zrobić... właśnie, panel słoneczny. Czego ja potrzebuję? Złomu. Ja nie mam złomu. Tu gdzieś, czekajcie, ja się tutaj podjarałem, bo tu... O, właśnie. Przeszukuj. Właśnie, ja kompletnie zapomniałem o przeszukiwaniu. Urządzenia bez zasilania, przecież jak one nie będą zasilane, to wiecie co się stanie. Całe jedzonko mi szlak trafi. No kurde wafel. Wszystko fajnie, że sobie zrobiłem akumulator, ale niestety moje turbiny wiatrowe tego nie ogarnęły. Czy mnie w ogóle stać na to, żeby... Ile te panele będą kosztowały? Okej, okay, dobra, czyli jeszcze jakąś turbinkę bym tu mógł machnąć jedną. Dobra, tak to zrobimy. W razie czego mam nadzieję, że to pomoże. Czy ktoś się tym zajął? Nie, bo wszyscy przecież śpią. No ja wiem, że urządzenia są bez zasilania. No niestety, przykro mi bardzo. Czy to musi ciągle wyskakiwać? Ciężka fala upałów. 26 stopni, no ale jest 4 rano. Okej, okay, spoko. Dobra, jedzenie, okej. Okay. Tylko fajnie, że mi to wszystko może niestety szlak trafić. Tak jest, ja się obawiam, że bardzo, bardzo się to może szybko stać. Rozładowywanie, no niestety. Ktoś musi ogarnąć szybko budowanie. Vincent osiąga poziom... Walka? A dlaczego? Stary, z kim ty w ogóle... Niby dlaczego? No teraz nie ogarnąłem, dlaczego ty osiągnąłeś stary walkę. Z jakiego powodu? Nie mam pojęcia. Dobra, ty posz... O, ty badasz tak. Super, że ty to badasz, dziewczyno. Brzeszczo trawa, a obserwuj. Zbadano zamrażarki, wspaniale, tylko z zamrażarkami na razie nic nie zrobię. Tutaj mamy koroskórę, którą bym sobie zebrał, tak jest. Jak my stoi tak, patyczki mam. Z tego uzyskujemy, a nie, to są drzewa, halo. Czemu nic nie mówicie, ścinajcie drzewa. Dużo, dużo drewna potrzebujemy, tak jest, to sobie zbiorę. Chociaż co prawda mam swoje małe poletko tutaj. Ale zostańmy przy tym, że od nadmiaru głowa nie boli, jak to mówię, tak? Czekaj, o, przeszukano, dobrze, zasoby, wspaniale. Czy ja teraz mogę już machnąć sobie? Mogę! Panel słoneczny mogę, oczywiście, że tak. Mam wystarczająco dość złomu, żeby sobie te panele tutaj machnąć. Ja się tu nie będę rozdrabniał, wiecie o co chodzi. Tak to zrobimy, elektroniki mi całkowicie wystarczy. Co ja odkryłem? Krzewo owoce. Sadzenie krzewów owocowych, bardzo fajnie. Kolejne, o, to też będzie... Agresywne zwierzaki znowu! O kurde! I brzeszczo trawa?
O, i z tego będzie siano. No wspaniale. Przepraszam, gdzie jest agresywny zwierzyniec? Tutaj. Oj, bardzo, bardzo nie. Proszę mi to zostawić. Proszę się tu nawet nie zbliżać do tego miejsca póki co. Ty, Kana, tutaj. Dobra, ty wycięłaś to. Samantha nic nie robi. No ja to rozumiem, okej. Ale co mnie będzie atakowało? Polujący truchlik oraz skarabeusze. No dobra, z tym sobie raczej poradzimy. Tu większego problemu nie będzie. Widzę, że spron. Jezu, poważnie. Aha, no tak, no minus 6, bo jest ciemno. Przecież, że tak. Jakby mogło być inaczej. Teraz są wasze godziny relaksu, moi drodzy. Oczywiście, wspaniale, że się relaksujecie. Bardzo mi się to podoba. O, jest atak zwierząt. Zapraszam. Zapraszam, moi drodzy. Mam was. Nie, oczywiście, że was nie mam wszystkich. Zwerbuj, tutaj, proszę. Wy nadchodzicie z tego miejsca. No najlepiej byłoby się ustawiać tutaj, bo rozumiem, że tutaj jest nieco z góry, tak? Tu jest jakieś wzgórze czy coś, więc chyba zasięg byłby większy w takim wypadku. Bo nie wiem, czy... No w sumie... No i tak, jak wyjdą tutaj, no snajperzy tutaj są, dobra, okej, damy radę. Ty, Kana, podejdziesz bliżej, ty podejdziesz bliżej. Samantha ma karabin, podejdzie tutaj. I Vincenta damy tu. Właśnie, bo snajperzy już zaczynają grać, a wy też moglibyście zacząć po prostu strzelać szybciej. Byłoby bardzo wspaniale, gdybyście się tym zajęli. Komu w ogóle nie pasuje walka? Bo widzę, że straszny smutas. Chyba Polet, tak? Ty masz. Bo masz w walce obojętność. I Kana chyba. I Kana również. Dlatego otrzymujecie minusy. Z tego powodu, że walczycie. No dobra, okej, ja to jak najbardziej rozumiem. Widzę, że tutaj chyba większego problemu nie będzie, bo truchliki, biedaki, no sorry, przykro mi bardzo, no ja wiem, no niestety szału nie będzie. To się dla was bardzo źle skończy. Przynajmniej ja będę miał mięsko. Dobra, atakować, nie ruszać się, o, odwołaj. I teraz możecie spokojnie sobie iść na zasłużone coś zjeść i zasłużone spać. Tak jest. Tutaj proszę. Rano, jak ogarniecie, proszę to poćwiartować i wrzucić wszystko ładnie do lodówki. Dobrze. Myślę, że. Dlaczego Kana jest załamana? A no pewnie jest cholernie głodna. Domyślam się, że to tym jest spowodowane. Idź spać, tak. Jest trzecia w nocy, więc powinnaś. Na razie mamy na minus 6. O! I teraz to ładnie ruszy. I wydaje mi się, że teraz przez dzień, jak te panele ładnie tutaj zadziałały, fotowoltaika ruszyła, tak jest. Dzwonił do mnie specjalnie, kurczę, przedstawiciel, mówi: Panie, to będzie dobry pomysł, fotowoltaika, wygrasz pan całą grę. No dobra, no to zobaczymy. Pełny za 16 godzin. No zobaczymy. No 16 godzin to tutaj dzień co prawda nie trwa. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale wynalazłem zamrażarkę. Właśnie, to jest dość ważna rzecz. Bo tutaj mamy, żywność jest schłodzona. Czekajcie, bo tak, dobra, zanim ja zacznę moje jakieś tutaj rozkminy, to ja wam muszę dać jakąś robotę. Tu mam informację o tym, że przeszukano. Tak, wy proszę również kontynuować tutaj przeszukiwanie, bo tam można znaleźć pewnie jakieś fajne skarby. Ogarniamy, co tu jest. To jest krzew owocowy, z tego są roślinki, z tego są owocki. Tu mamy dyniomelon, okej. No, surowizny co prawda mam dużo. Dyniomelona mam ogrom, mięsa brakuje. Czy ja powinienem zacząć polować? Właśnie. Polowanie to nie jest zły pomysł. Na przykład na ciebie. A czemu by nie? Nie wiem, kto się zajmie polowaniem. Jestem ciekawy, czy jak upoluję, to od razu zajmie się również, jakby wiecie, skurowaniem, ćwiartowaniem i tak dalej. Oj, coś ci stara nie poszło. Oj, bardzo ci nie poszło. Nie, nie stara. Kto. A to Vincent tutaj w ogóle jakiś atak robi. O Jezu, stary, ale bieda, nie? Aha, bo ty masz karabin. Tak? I ten karabin jest ogłuszający. No ale wydaje mi się, że. Dlaczego ty polujesz? Ja to muszę sprawdzić. Walka. No dobra, walka 3. Gotowanie, niezdolność, rolnictwo, leczenie. Sprawność. No dobra, on tu to zostało. Czekaj, wydobywanie, ścinanie? Nie. No to wydaje mi się, że chyba polowanie to będzie walka, nie? Czy poćwiartowanie?
anuluj ćwiartowanie. Czyli ćwiartowanie wchodzi po prostu po zaznaczeniu polowania. Bardzo super, bardzo super. To mi się podoba. Co ja chciałem rozkminić? Ja chciałem rozkminić... Czekaj, co tu jest ze zwierzętami? Miejsce dla zwierzęcia. Duże miejsce dla zwierzęcia. Paśnik dla zwierząt. Mała suszarka. Duża suszarka. O, i tu bym mógł suszyć skóry oraz suszone mięso. Nie wiem, czy potrzebuję suszonego mięsa. Tym bardziej, że mam lodóweczkę. I chyba bym tego nie potrzebował, nie? Czekajcie, dynią melon na zewnątrz 12 dni, pod dachem 36, schłodzony 54 dni. Nie, no to tutaj nie powinno być większych problemów. Myślę, że tu się uda. Tu mamy jeszcze wolne 4 slociki. A, widzicie, bo każdy slot chyba... Tak, setka... Jakbym to policzył, czekajcie, to by było 8, 10, 11, 12, czegoś mi zabrakło. Coś tu zajmuje więcej, tylko nie wiem w jaki sposób, jak to tu jest, o, może tak popatrzę, setkami, po 100 w staku, okej. Dobra, czyli lodówka lodówką, ja bym musiał stworzyć więcej lodówek. Aha, tylko właśnie pytanie, zużycie 8? Kuchenka, ja zapomniałem, że kuchenka przecież zużywa tak potworne ilości prądu. Of course, że tak. Jakie ja mam w ogóle zużycie, przepraszam? Zużycie 18, czyli ta kuchenka po prostu działa non-stop. Taki bajer. Rozkaż rozbitką wyłączyć to urządzenie poprzez odłączenie od sieci zasilania. Czekajcie, choroba... Co się stało, Vincent, stary? Co jest? Mózg, inspiracja. No okej, okay, fajnie. Infekcja, lewa stopa. Aha, ty jesteś leczony. Ale czy apteczka... Nie, no wydaje mi się, że apteczka chyba daje radę, nie? No tak, no tak. Widzę, że jednak apteczka daje radę, więc ja jej nie muszę rozdzielać na antybiotyki i tak dalej. Co mi się w schowkach pojawiło? Zamrażarka. Zużywa 12 energii. To dość sporo. Czy akumulator tu się ładuje? Super. Ja się cieszę, że... Bardzo się cieszę. Elektronika. Ja bym... Czekaj, czy ja bym sobie postawił jeszcze jeden akumulator? Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. On mnie kosztuje 20 sztuk stopów, tak? To są stopy metali. Ja te stopy metali mogę wytwarzać chyba, ja gdzieś widziałem w produkcji piecyk. O stary, chodź. Aha, ty nie możesz być w środku, no to jakby jest troszkę logiczne, ja bym nawet powiedział. Obrócimy cię, ty piecyczku będziesz tutaj, co? Co ty na to, stary? Ja cię tutaj postawię. I czy właśnie... Odłamek skały, nie. Ja jestem ciekaw, gdzie ja mógłbym znaleźć tutaj takie bajery jak jakieś rudy. Kamień. Czekaj, może tak będzie prościej. Coś się by tu wyróżniało. To wszystko są kamulce. Co prawda, właśnie. Ja wiem, że ja złom chyba też mogę przepalić w piecyczku. Dokładnie, to przeszukiwanie musi tutaj się odbywać. Okej, co my tutaj mamy? To też są odłamki skalne. Tu mamy, co to jest? O, interesująca skała. Witam serdecznie. Oczywiście, że sobie zbadamy tą interesującą skałę. Tu jest więcej interesujących skał. Dobra, ją będzie trzeba prze... O, kurde, znalazłem... Super, że znalazłem stopy. Więcej stopów metali. Więc bardzo fajnie. Co mi się pojawiło w rolnictwie? Krzemokrzew. Aha, i dymkowiec. Tak jest. Z dymkowca można robić herbatkę. To wiem. Z jadalnych... Krzewy owocowe, superancko. Ember nic nie robi. No dobra, na chwilę się możecie popierniczać, bo ja muszę przemyśleć fakt tego, co tu się teraz odbywa. Żebym nie skiepścił, żeby mi jedzonka szlak nie trafił, żeby mi nie zabrakło energii. To są bardzo ważne rzeczy. Solary, super, fantastycznie działają. Jestem ciekaw, czy one w ogóle nie działają teraz jakoś lepiej, przez to, że tak bardzo... Nie, no w sumie jest gorąco, a nie, że bardziej świeci słońce. Chociaż trudno powiedzieć. Produkcja jest chyba wystarczająca. Na noc będzie ok. Zależy też, jak będą działały wiatraki. Bo ja widzę, że dostarcza... No, nie jest źle. 18, a, czyli im większy wiatr... Czy jest jakiś wskaźnik wiatru, przepraszam? No nie, chyba po prostu mogę sobie patrzeć na to i stwierdzać, że tak albo nie. Dobrze, wiem. Nie wiem. Tu chciałem zerknąć, tak, na badania. I ja chciałem popatrzeć, czy w zasobach jest coś takiego jak antybiotyk. Ja chyba najpierw bym musiał ogarnąć właśnie bandaże.
A bandaże, czekajcie, czy ja mam coś takie na rzeczy drewniane, stół warsztatowy, stwórz broń, stwórz coś? Mogę, proszę bardzo. Do odblokowania zbierz materiał i skórę. No okej. No materiał już właściwie mam, bo mam tą koroskórę, czy jakoś tak, ale nie mam skóry. Czyli co? To mi mówi to, żeby byłoby trzeba zapolować chyba, nie? Żeby ogarnąć jakieś skóry. Myślę, stary, że no chyba ty będziesz do upolowania. Ciebie też upolujemy, stary. No może jakaś skóra z was wyskoczy. No nie wiem, jak to działa w ogóle. Bo w sumie trochę zwierzaków ubiłem. Ale pytanie, jakie zwierzaki ja ubiłem? Ty jesteś owadem, truchlik, z tego co pamiętam, więc no trochę trudno, żeby z ciebie skóra była, nie? Przyspieszymy troszkę czas. Trudno byłoby, żeby z truchlika była skóra, ale myślę, że Ulfen... Że z Ulfena już mykniemy skórę. Czekaj, tu atak... O, wściekły atak truchlika. Uwaga, truchlik nadchodzi. Dobrze byłoby, Kana, stara, jakbyś trafiła, naprawdę, wiesz, bo ten truchlik wygląda na wkurzonego. I to bardzo. O, ćwiartowanko jest, dobrze, bardzo fajnie, to zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Aha, ten sobie odpuścił. Stara, weź się nie wygłupiaj, jak już tu jesteś. No właśnie. Kana osiąga walka 1. No okej, okay, super, wspaniale. Czekajcie, Ulfen się tam ćwiartuje. Biegnij za nim, stara. Kill him. A, on chyba będzie... Dobra, stara, idź do domu. To jest trochę bez sensu. Tym bardziej, że jest godzina 22. Ty się powinnaś relaksować, bo to się źle skończy. Jest skóra. Jest, mam. Wszyscy widzieli. Zdobyłem skórę, tak? Wszyscy to widzieli. Jest. Skóry zwierząt 29 sztuk. A czy je ma Ember ze sobą? Gdzie jest skóra? A, no dobra, no to już wiem, gdzie jest skóra. Oj, nawet nawóz tu jest. No proszę bardzo. Rozbitką wolno używać, nosić te przed... No wspaniale, to jeszcze jakbyście je zebrali, to naprawdę byłbym zdecydowanie zobowiązany. Właśnie, całkowicie zapomniałem o tym, żeby przebudować im te kwaterki. Chociaż czekaj, Paulet, czy ty masz na przykład większy buścik z panów przestronnej sypialni? Okej, okay, czyli jest ten sam boost plus 18, tak? Tak jak mówię, jestem ciekaw, czy można uzyskać jeszcze większy buścik. No i oczywiście, że to stestuję, jasne, że tak. Deski drewno. Jakbym sobie zrobił, czekajcie, ten jest 6 na 4. Jakbym sobie zrobił na przykład... A, jedziemy na bogato. 6 na 6. Czy to będzie super obszerna sypialnia? Czy większego buścika już po prostu nie ma? Nie wiem. Dodatkowy domek tak czy siak się przyda. Coś z nim zrobimy. Witam serdecznie. Wy tutaj ogarniacie. Gdzie jest skóra? Czy bandaż się już odblokował? No nie odblokował się. Dlaczego? Oj. A co to mnie... A, to ty. No tak. Bo przecież ja kazałem na niego polować. Więc czego też Javor się spodziewał? No, że nastąpi polowanie. No, no ma to sens. Kurde, jeszcze Samantha, naprawdę, wiesz co, ja cię lubię, dziewczyno, ty jesteś bardzo pozytywna. Tylko jakbyś tak zaczęła trafiać, to naprawdę, naprawdę byłoby pięknie. Pięknie. Walka 5, to ja się dziwię, że ty nie mogłeś trafić. Dowolne artykuły do spożycia. Buduje obiekty, meble trzykrotnie szybciej. Nie je mięsa, wegetarianizm. Zupa jarzynowa, ulubione rzeczy. No okej, okay, ale nic nie pisze na ten temat, czy ona może ćwiartować, czy nie może ćwiartować. No chyba nie będzie z tym problemu, z tego co widzę. O, transportujesz tą skórę. Nie wiem, ta skóra chyba, nie wiem, czy musi do mojego magazynu trafić. Lub też może być taka opcja, że ja bym musiał stworzyć małą suszarkę. Albo dużą suszarkę, no jedno z dwóch. Zróbmy sobie z patyków taką suszareczkę tu, o. Na koło beczułek, czemu by nie? Może ja, właśnie, te skóry może muszę przetworzyć. Bo na razie mam skóry zwierzęce. Oto to. A ja muszę mieć tutaj właśnie materiał i skóra. A widzicie, to może być to, że ja prawdopodobnie muszę mieć przetworzoną skórę. No to się zaraz dowiemy, czy tak, czy nie. Klik, czy ja tu muszę... Nie, stara, dlaczego ty tu dałaś mięso? Jezu, poważnie? Chociaż z drugiej strony... A czemu by nie? Niech uschnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Transportuje skóry. Aha, tu może być i mięso, i skóry równocześnie, tak?
Polet nic nie robi. No dobra, nie gniewam się z tego powodu, dziewczyno. Czekaj, bo tu... O, dobra, widzę, że Havira tutaj jest na pełnym. Czekajcie, to jak tak, to tak. To jeszcze oczywiście posadzka. Czekajcie, ja zrobiłem... żem zrobił. Drewniana posadzka. Nie wiem właściwie, co ja zrobiłem teraz. Dobra, ja bym na przykład wziął to wyro. Przenoszonko i to wyro damy tutaj. Proszę to ukończyć. Nowy zasób syntetyczne tkaniny. A skąd ja je wziąłem? A, okej, okay, dobra, już wiem skąd je wziąłem. Dobra, to mi raczej nie pomogło. Pomogło. Ja musiałem, co ja musiałem? Odblokować cokolwiek w takim wypadku? Bo czegoś nie rozumiem. No skóry? Czy mi się skóry jakieś tutaj ogarnęły? Mam koroskórę. A, to chyba koroskóra, nie, to musiał być... A, widzicie, chodziło po prostu o materiał. Najwidoczniej. To o to chodziło. No dobra, no to no fajnie, że mam odblokowane te bandaże. I teraz mogę rację kryzysową, a muszę mieć... Aha, muszę stworzyć te bandaże, tak jest. Muszę stworzyć bandaże. Stwórzmy, proszę bardzo. Stwórz to jednokrotnie. Na razie pójdziecie oczywiście spać. Ja to rozumiem. O, Vanessa. Przestronna sypialnia. A, no dobra. Co prawda tu nie ma ściany dokończonej, ale okej. Okay, jakoś to przetrwamy. Jaskiniowiec, no oczywiście, bo nie ma jeszcze posadzki. Dobra, czyli optymalnie wygląda na to, że sypialnia w rozmiarach 4x5 jest bardzo dobrym wyborem, żeby... rozbitkowie, no niech będzie, rozbitkowie, moja brygada, żeby byli zadowoleni, wiecie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no i tak też kończy się ten deszczowo, co prawda, akt trzeci, tak jest, akt trzeci na tej nieprzyjaznej planecie, chociaż nie jest tak tragicznie, mogłoby być lepiej, ale mogłoby być też gorzej, także nie jest źle. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i oczywiście jakiś subek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.